Słuchacie nowego odcinka podcastu Musimy Porozmawiać o Kinie, nazywam się Łukasz Muszyński, a moim dzisiejszym gościem jest reżyser, którego nazwisko od kilku tygodni jest na ustach absolutnie wszystkich. Jan Komasa, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Chyba nigdy wcześniej nie byłeś w takiej sytuacji, kiedy byłeś tak bardzo w błysku fleszy. Najpierw Oscary. Orły film, Boże Ciało, który pobił rekord w ogóle, jeżeli chodzi o te nagrody, 11 statuetek, a teraz premiera hejta. Jak się w tym odnajdujesz, kiedy jesteś właśnie cały czas w świetle Jupiteru? Piesz co jest to miłe i niekomfortowe w równym stopniu? Niekomfortowe, dlatego, że reżyser, ja jako reżyser star, wybrałem ten zawód trochę, żeby się ukryć za kamerą. Tutaj wszystko się dzieje po to, żebym się nie mógł ukryć teraz. Nie mogę się ukryć, bo muszę promować moje filmy, i to jest jedyny moment, kiedy reżyser tak naprawdę może coś powiedzieć do swojej publiczności, jeżeli taka w ogóle się pojawi. Tutaj jest duże ciśnienie, oczywiście z Bożym Ciałem y, y, wy, wydarzyła się niesamowita przygoda przez ostatnie 6 miesięcy, ale z haterem, no, jako konsekwencja trochę tej przygody, z hejterem narosły duże oczekiwania. Cieszę się, że nie, musiem, nie muszę dopiero zaczynać robić hejtera, bo pewnie by mi było trudno. Dobrze, że to się od razu stało po, po Bożym ciele, trzy miesiące po zdjęciach Bożego Ciała zaczęliśmy zdjęcia do hejtera, więc, więc to poszło taką falą po prostu na jednej energii zrobiłem te dwa filmy. Nie boisz się, że w takim razie teraz tuż przed 40 odbije ci sodowa na przykład właśnie z racji tego, że wszyscy chcą cię mieć przed kamerami, przed Aha. mikrofonami, wszyscy chcą z tobą rozmawiać, wszyscy chcą znać twoje zdanie na każdy temat. No tak, to prosto, żeby odbiła sodowa. Ja miałem, miałem już takie doświadczenia graniczne przy okazji sali samobójców i miasta 44, że wtedy jakoś znalazłem się bardzo mocno na, na świeczniku. Myślę, że tam przy, przy sali najbardziej mnie to tak jakoś rozbiło. Roz, rozwaliło. E, nie mogłem dojść do, do siebie trochę po, po tym, co się tam wydarzyło, bo <laughs> jeszcze ten film e, Sala Samobójców był dosyć mroczny i on, on zawsze jak robisz jakiś film w jakimś kolorze, to podob, podobnego koloru ludzie się do ciebie zlatują, więc od razu stałem się adresem dla ludzi zaburzonych, dla ludzi z problemami, dla, dla rodzin i tak dalej. I super, no jest, mam jakoś taki naiwność w sobie, co, co u, ułatwiała mi Kontakty, jakby nie umiałem tego odciąć. To mnie trochę kosztowało. Yy, przy miesiącu 44 z tego wyszedłem, ale wszedłem w zupełnie co innego, bo w takie kolejne bym powiedział bycia wieszczem narodowym, co też jest y, jakieś absurdalne. W Ultimate'y troszeczkę wszedłeś wtedy? Trochę tak, trochę się dałem w to wciągnąć, trochę tak miałem takie poczucie, że może tak trzeba, bo, bo, bo uważam, że też nie ma co być w fałszywie jakoś nie tyle skromnym, co jak się już w coś wchodzi, to nie można udawać, że się w to nie weszło. No i, i, ta, i od, od tamtego czasu jakoś zrobiłem dwa seriale, zrobiłem nawet balet, żeby trochę głowę przewietrzyć. Ym, siedziałem w kilku projektach, z czego dwa się wydarzyły, właśnie Boże Ciało i hater Więc jakoś mam wrażenie, że przerobiłem parę lekcji. Ten balet brzmi bardzo ciekawie. Co cię pociągnęło akurat w tym kierunku jako reżysera? Balet mnie bardzo ciągnie, bo w ogóle cały czas, ja mam też takie dwa projekty taneczne, taniec i, i ruch bo, e, ciągnie po, po, od, odkąd zobaczyłem Pinę Wima Wendersa i pomyślałem, że nigdy nie sądziłem o tańcu jako o czymś, znaczy taniec się tańczy, po co po co za bardzo na to patrzeć? Oczywiście, jak się patrzy, to jest to miłe, ładne, niesamowite, ale ta wima, którą widziałem wiele razy w kinie w 3D, spowodowała, że zacząłem myśleć o tańcu jako o takim medium, które potrafi bez, bez używania jakiegoś konkretnego języka przekazać bardzo dużo emocji, opowiedzieć i tak dalej. Trzeba znaleźć tylko język w tańcu, napisać własny alfabet i potem tym się porozumiewać z widzem jest czytelny I, i od tego czasu od tego czasu jakoś zacząłem marzyć. Mam w głowie parę różnych scenariuszy na balety konkretne na, na, na żywej scenie. I, I wtedy Michał Merczyński, szef festiwalu Malta, zaproponował mi przez Jurka Kapuścińskiego, Jurek jest ważną figurą w moim życiu, żeby. A co, co by było, gdybyś zrobił może jakiś coś, wiesz, na, fest, na koniec festiwalu Malta, taką superprodukcję zazwyczaj robimy i. No i pomyślałem, no dobrze, Michale, a jakby techno balet coś takiego, co mi chodzi po głowie. I wtedy. Michał powiedział, słuchaj, stary, scena jest twoja, mm, powiedz mi, co chcesz zrobić? I zrobiliśmy to na 50 tancerzy. Mm, dla parunastu tysięcy ludzi premiera no, w Poznaniu na Poznań 56 na, na rocznicę, a zrobiliśmy takie, uważam, no, naprawdę wspaniała praca, wspaniałe wydowisko. Utopione w krwi, bo jak żeby inaczej nie mogłem sobie odmówić oblania e, e, tancerzy? Więc y, mam to doświadczenie za sobą i, i, i to mi przewietrzyło głowę. W internecie wyczytałem, że pracujesz też nad ekranizacją brodujowskiego przedstawienia. Potwierdzasz czy to fake news? E, pracowałem. To, to był True, true, true News, y, ale pracowałem nad tym, natomiast musieliśmy się rozstać z produkcją, bo po prostu za długo to trwało, a blokowałem pieniądze z pisu. Dostałem parę milionów z pisu. Nie mogliśmy znaleźć drugiej, drugiej części pieniędzy z y, amerykańskiej strony. Wynikało to z różnych rzeczy. Wydaje mi się przede wszystkim z, jakiejś takiej, z jakiegoś takiego dziwnej, takiej czasem amerykańskiej mm, takiej dezynwoltury, nie, nieumiejętności, jakiegoś zebrania się. Wiesz, jak jesteś w takim dużym kraju, w takim dużym środowisku, jakie oni tam mają, to masz coś takiego, że masz wiele projektów i jeżeli trafiasz do tego kubełka z, tak, z takiego największego, z wieloma jakby projektami, gdzie nie, nie pali się, żeby zrobić cię, to możesz czekać lata w ogóle, żeby ktoś cię podniósł. W końcu cię ktoś podniesie, ale tak ja nie mam czasu, a poza tym to blokuje moje pieniądze z pisf Trzeci rok już nie chciałem blokować 5 milionów i wolałem po prostu zrezygnować i rozdać to w środowisku. Spotkamy się z okazji premiery filmu Sala samobójców Hater i oczywiście ten film pewnie będzie głównie porównywany z pierwszą częścią, aczkolwiek ja mam wrażenie, że Hater to jest raczej mroczny rewers Bożego Ciała. Bo tam mieliśmy bohatera, który dążył do pojednania skłóconej, straumatyzowanej społeczności, a tutaj bohater Macieja Musiałowskiego dąży raczej do tego, żeby wypowiedzieć jakiejś wojny domowej. Czy, czy ty straciłeś w ogóle, nie wiem, złudzenia w sprawie ewentualnego rozejmu w konflikcie polsko-polskim? Znaczy, hejter jest prowokacją. Jako cały film jest, jest zamierzoną od początku do końca prowokacją, w której chce poruszyć widza, chce spowodować, żeby widz jakoś się... O, wstrząs, no. I, i pokazać bohatera dokładnie tak, jak powiedziałeś, na odwrót od Bożego Ciała, gdzie bohater próbował łączyć społeczność. Tutaj bohater będzie robił wszystko, żeby podzielić. Więc to jest taki bohater. Natomiast film oczywiście nie jest bohaterem. Może być czasem, ale nie musi. Zdecydowanie w przypadku Hejtera, to jest film o bohaterze, który dzieli, ale, ale mam takie poczucie, że czasem ludzie, jak się, jak się dobrze postraszy, to też są razem, więc też Hejter, hejter ma trochę przestraszyć i zatrwożyć. Nie wiem, czy, spo, czy, czy, czy ludzie chcą się już więcej bać, no nic, daj im Hejtera, zobaczymy, co się stanie. Myślisz, że tym filmem wsadzisz kij w mrowisko, bo w Hejterze Dostają porówno i przedstawiciele liberalnej, światłej Warszawy, jak i prawicowi populiści, sterujący emocjami sfrustrowanej młodzieży. Tak jest, rzeczywiście. Chcieliśmy zrobić film znowu z Mateuszem Pacewiczem, scenarzystą Bożego Ciała. Chcieliśmy zrobić film, który dokładnie w środku ląduje, ale. Nie zachowuje takiej e, szwajcarskiej neutralności, tylko jeżeli już rozdaję razy, to wszystkim porówno. I przez to, że pochodzimy sami z takiej lewicowo-liberalnej bańki i z, moje, z mojego środowiska, środowisko twórców jest zazwyczaj lewicowo-liberalne, taką mam afiliację już. Tak się urodziliśmy, przepraszamy. No i jakby te, o tym, o tym, e, o tym jest, e, z, z tego punktu widzenia hejter jest krytyką nas samych i elit i tych wszystkich zachowań, które widzę dookoła Siebie. Widziało to parę osób już z naszej bańki i tak poczuło się urażone lekko, ale to dobrze, no bo jakby imponuje mi to, co robi Haneke, y, y, wielki twórca, i on zawsze równowali w, w bańkę lewicowo-liberalną, zawsze dostaje się burżuazji w tych jego filmach i zawsze, zawsze chciałem zrobić coś podobnego. A co cię wkurza w tej warszawskiej banieczce liberalną? Znaczy, to jest w ogóle banieczka liberalna, też jest w Krakowie i, i pewnie i w Poznaniu się znajdzie. To jest, to jest wydaje mi się, taki nierozwiązywalny konflikt trochę, bo z jednej strony mówimy o tolerancji i inkluzywności, o tym, żeby dopuszczać ludzi, żeby dawać im szansę i tak dalej. To jest piękne. Wysyłamy pieniądze na białe hełmy do Syrii i tak dalej. Natomiast jak przychodzi co do czego, to pierwsi wskakujemy na Titanica i mamy ekskluzywne szalupy ratunkowe i wszystko, wszyscy o to walczą tak naprawdę, jak przyjdzie co do czego, to się ludzie, ludzie zawsze ustawią w kolejce tak, jak sobie wywalczyli wcześniej, czyli ci, którzy są nieuprzywilejowani, po prostu są na samym szarym końcu. Taka jest prawda, i to jest niezmienne, i nie mam na to recepty. bo Nie jestem jakimś politykiem, jest jakby jako reżyser. Chciałem po prostu przekuć to w, w osobę Tomka Giemzy, naszego głównego bohatera, hatera, który jest tego obserwatorem i tylko kieruje tymi nastrojami, amplifikuje to, ten hejt, który jest między bańkami, i po prostu doprowadza. Do rodzaju wojny. To, co mi się bardzo w Twoim filmie spodobało, to fakt, iż najwięcej empatii okazujecie postaci. Nie chcę za bardzo zdradzać, kogo chodzi, bo tutaj wkroczylibyśmy na terytorium minowe spoilerów, które należałoby demonizować. Nawet nie mówię tutaj o głównym bohaterze, ale jeszcze o kimś innym. To też był taki celowy zabieg, żeby, no właśnie, podejść jak człowiek do człowieka. Yy, tak. Każdy w tym filmie jest. Yy... Potraktowany jak najbardziej po ludzku, bo, bo nawet najgorsza szuja jest, jakoś się tam przełamuje w pewnym momencie, ale, ale naj, naj, znaczy jakby najciemniej jest pod latarnią, tak tylko powiem, więc myślę, że widz na końcu może mieć takie poczucie lekkiego y, reżyserowanego oszustwa, że, że nie spodziewał się, że, że śledzi to z perspektywy najgorszej jest <grym> jakby. Ten film. To był eksperyment filmowy. Nie robi się takich taki filmów, bo to jest bardzo duże duży stopień ryzyka. Co by było, gdybyśmy nie podążali za bardzo za, za Tomkiem? To jakby nie byłoby tego całego efektu, więc tutaj film trzeba było zbudować i to nie zdradzam, nic jak powiem, że trzeba było zbudować trochę na krzyż, czyli. Mm, y, y, Naszego głównego bohatera zrobić najbardziej uprzejmym, który prawie nie klnie w naszym filmie, jest taki jakby zawsze na, na szóstkę, taki wzorowy uczeń, który się stara, trochę nie pasuje, ale się szybko uczy i jest, jest generalnie szybki. A wszystkich dookoła trzeba było zrobić na, na właśnie takich trochę, właśnie w dosyć dobrym samopoczuciu, szczególnie lewicowo-liberalną bańkę, która jest jakby, jakby zawsze z nosem do góry, i pouczająca, i pa patronizująca w stronę, w stronę innych, i taka czująca się lepiej po prostu. <laughs> I sobie, jakby złośliwa też, pozwalająca sobie na więcej, bo wiedzą, że mogą, ale jeśli chodzi o czyny, wszystko to, co robią, to jest w porządku. Więc, jakby czyny bohatera są dokładnie na odwrót, on robi ciągle trochę niemoralne rzeczy, coraz bardziej, ale jest miły, a czyny tych dookoła są ok, nic nie robią takiego, co by było jakieś złe natomiast to jak się zachowują jest nimi. co powoduje w mózgu takie dziwne wrażenie, że to oni są niemoralni, a on jest moralny, nawet jeśli robi niemoralne rzeczy. I to był totalny eksperyment i, i z tego jakby z zabawy w to jestem najbardziej dumny w hejterze, bo nie widziałem takiego filmu. To znaczy jest parę takich filmów, no i wodzirej jest takim filmem na przykład. A wiesz jaki jest też film, który też uderzył mnie? Joker z Łakinem Phoenixem. Joker, no tak, oczywiście, no, jakby Joker, Joker jest, znaczy bo wodzirej mógłby być inspiracją. Joker wyszedł po, po tym, jak już Jasne. zrobiliśmy hejtera, ale masz rację, jest tak, no, żyjemy w takich czasach jokerów trochę, takich czasach, w którym myślę, że Joker, taki bohaterowie Parasita, też, jakby jest taka, taki rodzaj tarcia społecznego, który wytrąca jednostki, e, które budują piwnice, w których dziwne rzeczy się dzieją, albo które nakładają na siebie maski, występują przed, przed różnymi ludźmi. Tak, w, taki, w takich czasach trochę fritzlów żyjemy, w czasach, w których każdy ma jakby jakąś podwójną osobowość, takiego podwójnego awatara. To jest coś ciekawego. No i bohaterowie, którzy są w tych filmach, wyrastają trochę symbolicznie z, te, z tego dualizmu. I, I zdecydowanie Tomek Giemza, grany przez Maćka Musiałowskiego w, hej, w Hejterze, jest dokładnie takim bohaterem. Kto wyszedł z pomysłem realizacji e, sali samobójców? Dwa? Ty, czy producenci? Producenci Jurek Kapuściński, Jurek Po. Jurek, ma... Jurek jest ciekawą osobowością, niesamowity jest. Zamijamy się w słuch. Jurek, tak, no to zdradzę parę rzeczy, nie wiem, może, może za to dostanę, ale no warto, żeby ludzie, żeby widzowie znali kontekst. Z Jurka, synem, chodziłem do jednej klasy do szkoły, do liceum Cervantesa tu w Warszawie i siedzieliśmy w jednej ławce. Jesteśmy przyjaciółmi do dzisiaj. Jakoś tak zawsze słyszałem, że jego tata jest producentem lub jest blisko telewizji, i potem sam zacząłem być reżyserem, i jakoś tak grawitowaliśmy dookoła. Ciągle słyszałem, że Jurek chce coś ze mną porozmawiać, albo ja chciałem, ciągle z nim nie udawało się. W końcu zaprosił mnie do konkursu w Koszalinie, Modzi e, i Film, tak, e, gdzie, gdzie w końcu się poznaliśmy, on był dyrektorem. I od tego momentu, równo od tego momentu, jak zaczęliśmy gadać, od razu powiedziałem o Sali Samobójców i on chciał e, zrobić ten film. E, I zrobił. I, e, I po Sali Samobójców, które on zrobił, po rewersie e, jego, on wyprodukował i po Jesteś Bogiem, on postanowił rzucić na chwilę kino, odejść i nigdy go wprost nie powiedział i poszedł do telewizji, która była jego zawsze wielką miłością. I przez wiele lat siedział właśnie w TVP Kultura i tak dalej. Wydaje mi się, że był świetnym dyrektorem. Z tego, co wszyscy mówili, rozruszał telewizję, to było jego życie. Wiem, dlaczego zamienił telewizję na kino? No, dlatego, że on jest takim zawodnikiem, który potrzebuje ciągle mm, adrenaliny. I, I przy filmach ta adrenalina się trochę tak spłaszcza, bo się za długo czeka na jeden film. W telewizji nie ma spania. Codziennie się jest na froncie, a jednocześnie się jest przy kontencie. Się rozmawia z twórcami, więc to było coś, co go, co go e, zawsze tak e, ciągnęło go do przodu. Aż tu w pewnym momencie zro, nastąpiły zmiany polityczne i telewizja widać było, to był 2015-2016, już widać było, że się wszystko zmieni kulturalnie w naszym kraju. Coś się zaczęło zmieniać, jeszcze nikt nie, wioł, nie wiedział, w którą to stronę pójdzie. E, i, I Jurek po prostu w 2016 roku razem z całą, z całą rzeszą ludzi z telewizji postanowili odejść, zanim zostaliby wyrzuceni. Ale odszedł w takiej bardzo nie, niemiłej, niespokojnej atmosferze. Jurek jest rock'em więc nie owija w bawełnę. I po prostu, i jak odszedł, to dosłownie tydzień później zadzwonił do mnie i mówi: Słuchaj, od, odszedłem z telewizji, więc znowu jestem wolny. W jakimś sensie i wiem, co się działo przez te ostatnie miesiące, i wiem, co nadciąga, i spotkaliśmy się, bo mam propozycję. Spotka, spotkaliśmy się, i on świeżo w tej energii takiego odejścia z telewizji, nie, nie wyrzucenia, odejścia prewencyjnego powiedział: e, Zróbmy film, który się nazywa Hater. Zrobiliśmy salę samobójców, ale to, co się dzieje teraz, ja byłem w telewizji, widziałem, jak to, to zaczyna pęcznić taką nienawiścią i tym wszystkim dookoła, że w ogóle hejt się narodził. To zaczęło być jakimś słowem roku, w, jakimś, w którymś tam roku, 2015, chyba, czy coś takiego. hejt jako taki, jako zjawisko społeczne. I zróbmy film Hater, dokładnie o tych ludziach, którzy amplifikują. Yy, pokażmy ten mechanizm, zobaczmy, jak to jest. Jurek z czymś takim wyszedł. No i to mnie natychmiast oczywiście zaraziło, bo ja miałem historię chłopca, który zawsze marzyłem, żeby zrobić taki trochę Romeo i Julię, ale z, z jakby to też z życia mojego taki, taki, takie coś pomiędzy chłopakiem. Znaczy pomiędzy kimś, z, z, nie z tej bańki, zakochanym w kimś z drugiej bań, bańki, Romeo i Julia byli z tej samej bańki, tak naprawdę. Byli z dwóch różnych rodzin, ale w obrębie tej samej bańki. A chodziło mi o, zawsze o Mezalians. Ten Mezalians był w Odzie do Radości, bo rapper i dziewczyna z, do, z dobrego domu. Chciałem go przenieść zawsze w, w coś takiego, co jest jeszcze połączone z przeszłością. Że, tam, że ten chłopak i dziewczyna byli jak brat i siostra i on był zakochany w całej rodzinie, nie tylko w dziewczynie. I tak powstał Tomek Giemza i od tego momentu już się ułożyła cała historia. A potem spotkałem Mateusza Pacewicza, dałem mu te moje parę stron i on to rozszerzył w piękny, duży scenariusz. A nie macie wrażenia, że troszeczkę robicie widza w bambuka tytułując film Sala samobójców Hater? Nie wystarczyłoby sam hejter? Czy Sala samobójców jest wyłącznie marketingowym wabikiem, czy jednak jeszcze coś się za tym kryje? Bo tak naprawdę połączenie między jednym a drugim filmem są bardzo delikatnymi nićmi, tak bym to określił. Jest to, to ewoluowało, to zaczęło się jako hejter po prostu, miał być zupełnie osobny film. Potem Mateusz wymyślił szefową. U mnie był to szef w tej mojej historii. On wymyślił szefową, yy, która, która ma agencję po prostu baz marketingową. On to dobrze zresearchował i jak ją napisał też ta tak. Hmm, przypomina mi energię, kto miałby to zagrać? Przypomina to, mi tę energię moje, jednej z, z moich mus aktorskich, Agaty Kuleszy. Która, którą znam prawie od dziecka, i jakoś jej energia, kojarzy mi się z energią mojej mamy, jest zawsze do przodu, jest taka bardzo blisko tego, co mam. Moje siostry są takie, że jest taki po prostu taki pazur, iście do przodu, przebojo przebojowość i bardzo duża inteligencja, taka umiejętność znalezienia się zawsze. I pewna taka złośliwość, kocham to, jakby bo mam to po prostu w, z rodziny. I Ag Agata to ma i jakoś zawsze mi chodzi po głowie, co w projekt ciągle mam ją w głowie i, mm, i tak w głowie ją obsadziłem jako to szefową, chciałem ją zawsze zobaczyć i potem sobie pomyślałem, hmm, przecież to w jakim sensie jest kontynuacja dokładnie tej postaci z pierwszej części sali i tak zacząłem jakby klocek do klocka spędziliśmy tam trzy lata z z hejterami to się samo zaczęło tak a może, a może i, i tak klocek doszedł i w, w pewnym momencie sobie pomyślałem, kurczę, w zasadzie to jest jedno uniwersum gdzieś tam, bo, bo diagnoza jakby, jakby, diagnoza, diagnoza, jakbym był lekarzem, ale y, y, nie, no taki jakiś feeling jest podobny, jest taki, jakieś, takie, takie podobne soki są w obydwu filmach. A jakoś jestem fanem Black Mirror i oglądam wszyscy, oglądałem wszystkie części, wszystkie sezony i, i, i śledzę to. Podobała mi się kwestia takiej antologii. Też lubię Stalkera, gry i, i książki y, Metro. Y, więc wszystko jest osadzone w jednym uniwersum i można w tym uniwersum rozwijać różne historie. I myślę, że tak jako, że też fan komiksów, które uwielbiają uniwersa różne, sobie się, kosze, to jest w sumie fajne. Stworzyć... Y, Uniwersum Sala Samobójców, i użyczać to wszystkim dookoła. Jeżeli ktoś by chciał zrobić kolejny film umieszczony w uniwersum Sali Samobójców, gdzie jest jakiś zawsze element technologii, element y, tego, co ludzie, ludziom, ludzie sobie robią, i element takiego psychologicznego thrillera, y, no to znajdujemy się gdzieś tam niedaleko Sali Samobójców, i tak y, w pewnym momencie rzuciłem taki pomysł. On szybko został podłapany, bo w pierwszej chwili było takie, no, ho, ho, nie robi się takich rzeczy, żeby dramat robić. No to tak, jakby ktoś zrobił, nie wiem, Fanny Aleksander 2. <grystanie> znaczy, nie porównuję do sali samobójców do Fanny Aleksander, chociaż to porównałem. To, <grystanie> to jakby chodzi o, o. Jakby sala samobójców miała być dramatem festiwalowym, który odbył się i już nie wróci, a tu się okazało, że wraca. Ale gdzieś tam kręci mnie to. No jest to pomysł biznesowy na jakieś przyszłe lata. Gdybyś na przykład stwierdził, że teraz będziesz tylko trzaskał kasę. Wspomniałaś o tym, że Agata Kulesza jest jedną z twoich aktorskich muzy. A jakie masz jeszcze aktorskie muzy? No po hejterze zdecydowanie Danuta Stenka. Danusia nie, nie za często bywa na ekranie, jeśli chodzi o takie filmy, bym powiedział festiwalowe. Oczywiście znamy ją z paru genialnych ról, natomiast jakby się przyjrzeć, no to Agata wykosiła przez ostatnie lata w zasadzie większość ważniejszych filmów, które objeździły i festiwale i tak dalej. W tych ważniejszych filmach też jest Magda Cielecka, Julka Kioska. wszystkie są wspaniałe i z wszystkimi chciałbym jeszcze pracować, bo z Magdą nie pracowałem, z Julką zrobiłem Pierwszą moją Etiudę, fajnie, że jesteś, z którą trafiliśmy do Cannes. Więc mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś wrócimy do, do pracy, będzie szansa. Natomiast Danusia i to jest ciekawa rzecz, mój tata jest aktorem i dobrze to jakby znam z życia, że najgorsze co się aktorowi może przydarzyć, to inny aktor, to jest do ciebie podobny i mój tata zawsze tak miał z Andrzejem Sewerynym i pamiętam nawet na festiwalu w Gdyni, jak zobaczyłem mojego tatę siedzącego nagle przy śniadaniu, nie spodziewałem się, że przyjechał do Gdyni, wstałem, żeby mu się przywitać okazało się, że to jest Andrzej Seweryn. Więc ym, a Agata Kuleszcza miała podobnie z Danusią z Danusią Stęką. To znaczy, najpierw Danusia była brana do wszystkich filmów i, i zawsze, jak się pojawiały obydwie na castingu, to Agata już wiedziała: że jest wiadomo, że nie przejdę. W pewnym momencie, gdzieś w okolicach właśnie sali samobójców, Agata zagrała salę i prosto z sali weszła do Róży i potem się zaczęła jej droga. I jakoś nie wiem, czy dlatego, ale jakoś o Danosi było mniej w kinie, natomiast bardzo dużo genialnych rzeczy zrobiła w teatrze, więc jakby, jakby rzeczywistość nie znosi próżni. I w pewnym momencie za sobie właśnie Agata mi to powiedziała kiedyś o Danosi, że to jest niestety tak, tak to działa w tym biznesie. I, mm, I potem sobie pomyślałem, kurczę. Jakby Danutę mega cenie, nigdy z nią nie pracowałem, ale czuję jakąś super energię. Co by było, gdyby były obydwie w jednym filmie? I po, i, i po tym doświadczeniu, po hejterze, jakby byłem w absolutnym kosmosie, y, po wszystkich scenach. Ja zawsze jestem jakby w, a, a, z Agatą kuleszą, to, to nie, nie, a, y, ale z Danosią. No to to było medium, też dla mnie odkrycie. I od razu mi wypączkował jakiś pomysł na film, gdzie one są obydwie w głównych rolach, ale tak jedna z drugą, jak są siostrami po prostu. I chciałbym taki film zrobić kiedyś jakiś taki dramat między nimi. Mam w głowie już o czym szukam. Jeszcze one o tym chyba nie wiedzą za bardzo. Może się tam zasugerowałem, że coś takiego mi chodzi po głowie. Ale jak się ma takie dwie wspaniałe aktorki, to, to tak się chce po prostu coś, coś zrobić razem, coś, coś, coś wykorzystać tę energię, bo. Bo też aktorzy mają swoje okresy w życiu, i, i teraz jest wydaje mi się, że, że są w obydwie w, w genialnej kondycji. I przelanie tego i złapanie tego w filmie, no to to jest ten moment. A ty jak scharakteryzowałbyś swój okres w życiu teraz? Zawodowym? No, teraz jest ten okres, który bym nazwał u siebie, przepraszam, za brak próżności, ale też staram się bawić w producenta i patrzeć na rzeczy z zewnątrz. Teraz czuję taką siłę w życiu, taki okres spożywalności, który się skończy, wiem o tym. Więc chcę jak najwięcej zrobić zanim mi się skończy ten okres, chcę jak najwięcej z siebie dać. Zacząłem być wykładowcą w szkole filmowej. Chcę wylać to, dostać jak najwięcej, zabrać jak najwięcej i rozdać to jak najszybciej, bo nie wolno z tym, uważam, nie, mo, nie można tego gromadzić, bo to zaczyna gnić w tobie, to jakieś takie, jakby trzeba się dzielić. Chcę produkować kolegom filmy jak, jak się uda. Mam nadzieję, że się uda. Może jestem naiwny, ale nie wiem. Wierzę w to głęboko, że moje nazwisko jako reżysera otwiera też drzwi do pieniędzy dla innych ludzi. Więc jeżeli mam kolegów, koleżanki, w których wierzę i widzę, że zrobili świetnie etiudy, ale na przykład zrobili je sześć lat temu i nic nie robią, nic się z nimi nie dzieje jak ich pytam, to mają scenariusze, tylko jakoś jeden producent im odmówił, drugi producent też mnie kręć, skręca, bo no prawda jest taka, że, że od Bożego Ciała, które zaczęliśmy, które zaczęliśmy, cały czas to mówię ostatnio, tak zakulisowo do, do, do producentów i też nie tylko, od Bożego Ciała, które było na festiwalu w Wenecji, do teraz do Hejtera praktycznie nie było polskiego filmu fabularnego nigdzie. Jakby nic się takiego nie wydarzyło. Mówię o fabułach, nie mówię o animacjach, gdzie Mariusza Wilczyńskiego, animacja była w, w, na Berlinale. Mówię o, o filmach fabularnych. Mamy. Ponoć teraz, tak jak na ORŁach ogłoszono, 70 filmów zostało zgłoszonych do ORŁów. To by oznaczało, że na 12 miesięcy w roku, no tak jakby to podzieli, to powinniśmy być już po 20-30 filmach, z których no fajnie by było, żeby jakiś się wytrącił jako, jako wyjątkowy. Na razie się niespecjalnie coś takiego zadziało. Nie wiem, może się zadziało, ale, ale jestem ślepy. Czekam na filmy kolegów, ale prawda jest taka, że mamy dwa nazwiska, mamy, a może trzy. Y, y, Agnieszka Holland, y, mamy Pawła Pawlikowskiego. I pana Jerzego Skolimowskiego. I potem. I pana Jana Komasę. No, teraz akurat przez, przez, przez te ostatnie miesiące mam, mam fajny czas, ale, ale tak mówię o, o czymś takim, bym powiedział, historycznym i epokowym, to te nazwiska naprawdę są na świeczniku. I dookoła naprawdę są satelity, które latają od czasu do czasu robią film, cały czas pracują koledzy, koleżanki, ale jakimś cudem. Naprawdę, gdyby nie Boże Ciało w zeszłym roku, to nas by nie, nie specjalnie było gdziekolwiek na świecie. No, Jacek Borców zrobił słodki koniec dnia i to chyba, chyba tyle, nie wiem. I to jest trochę przykre, jeśli chodzi o nasze środowisko filmowe. Nie wiem, co się dzieje. Yy, cały czas cisnę, żeby, żeby zacząłem po prostu też yy, rozmawiać z kolegami, koleżankami, że kurczę cisnąć te tematy, robić swoje rzeczy, jakby jak najwięcej, jakby o, o, jakoś. Teraz jest ten moment, żebyśmy jakby żeby to, to, to... co się wydarzyło przy Bożym ciele, na przykład wykorzystać w przyszłych Oskarach, które no, już trzeba cicnąć na, na maksa, żeby coś się Amerykanom spodobało, żeby już zacząć z nimi rozmawiać, już, już, już się tam zakulisowo. Z tego co wiem, nie, nie za wiele się dzieje. Więc no i, i to, jest, to jest takie, no wiem wiem to niestety. I, i, I głupio by było za rok się obudzić z, z niespecjalnie z czymś, z, z niczym. Liczę na to, że jeszcze parę rzeczy się fajnych objawi. Ale to jest może dobry moment, żeby pochwalić się pierwszym, mam nadzieję, z serii sukcesów filmu Sala Samobójców Hejter, czyli światowa, amerykańska premiera na bardzo renomowanym festiwalu. Tak. Do, dowiedzieliśmy się całkiem niedawno, musieliśmy to trzymać w tajemnicy, ale ujawniamy to. Dowiedzieliśmy się że Sala Samobójców Hater została przyjęta do Konkursu Głównego Międzynarodowego na festiwal w Tribeca. To jest festiwal, który został założony przez Roberta De Niro w 2002 roku, zaraz po zamachach na World Trade Center. Z tym festiwalem noś, noś, noszono się już jakiś czas, ponieważ Nowy, Nowy Jork ma w zasadzie jeden festiwal, New York Film Festival, który się odbywa na jesień, ale ten festiwal jakoś przygasła jego renoma. Zależało im, jakby tej, tej społeczności nowojorskiej, a tam jest sporo filmowców związanych mocno z Nowym Jorkiem, na przykład, właśnie de Niro, Scorsese, Woody Allen, chociażby i tak dalej, więc jakby to oni, oni stronią od Los Angeles. To są naprawdę dwa różne światy. I chcieli mieć coś na, w pierwszej połowie roku, ale też coś takiego kulturowego, kulturalnego, co by rozruszało tę część Manhattanu, bo Manhattan też zaczął się gentryfikować i, i zaczęły z niego uciekać po prostu kulturalne różne rzeczy, szczególnie Broadway, zaczął się wyludniać, a zawsze był takim, no jakby kojarzył się z, 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 no jakże ona się nazywa, autorka poniedziałkowych dzieci i, i Ehm. Um, no, uh, Horses śpiewała. Jezus, uh, uh, śpiew jakby. I teraz mnie zażyłeś. <laughs> tak, 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 <laughs> przepraszam. Uh, mm. Rokmenka, generalnie przypomnij, Patty Smith, Patty Smith. oczywiście. I, e, i ona, jakby to wszystko, co się tam działo w latach 60., -tych, 70., -tych, ta cała kultura, ona się trochę z rozwaliła w latach 80., w 90. E, trochę zaczęła odżywać, w 2000. Przy, e, przycichła, i teraz mamy coś takiego, co tak ten nowy rząd zaczyna coś dziwnego się z nim dziać. I Robert De Niro postanowił z paroma innymi osobami stworzyć festiwal, który rozrusza tę część Manhattanu po prostu. Tribeca to jest, to jest na, na bardzo blisko World Trade Center taki trójkąt, stąd, się, to, stąd nazwa Tribeca to jest Triangle Below Canal i skrót od tych trzech, trzech słów. Um, I powstał festiwal, który zaraz, poprzedza zaraz Cannes, um, bo to jest dwa tygodnie do Cannes, więc jest takim super nowym amerykańskim odbiciem gdzieś tam tego, co się zadzieje w Europie. Amerykanie żyją w swojej bańce, więc dla nich się liczy głównie um, Sundance, Tribeca, um, Telluride, Toronto. I Toronto, tak. I w zasadzie tyle. Tam South, e, south by Southwest też czasem się liczy, ale w zasadzie tyle, i oni naprawdę tym żyją. Tam wszyscy podróżują, kursują. Mm. Deniro razem z całą nowojorską socjete spowodowali, że Trajbeka natychmiast zyskała takie uznanie jak, jak Sundance w zasadzie i się wyrównały te festiwale. Z lekkim wskazaniem ku Trajbece, bo ona ma dużo mocniejsze finansowanie i coraz mocniej, coraz lepiej sobie radzi z roku na rok. Jest stosunkowo młodym festiwalem, to będzie jego 19 edycja. No i pierwszy polski film w konkursie międzynarodowym, Hater. Mieliśmy film wcześniej, w, ale w takim przeglądzie to były płynące wieżowce w 2013 roku. A boże, ciało, muszę powiedzieć, że, że wysyłaliśmy do Trybeki i się nie dostało w zeszłym roku. Więc no, dla nas wielki start. I jeszcze start w mieście, które dało nam taxi drivera. A taxi driver był jednoznaczną referencją przed, przed naszym haterem. Widzieliśmy go nie wiem ile razy. W takim razie trzymam kciuki, aby to był być może start w Oscarowej też karierze sali samobójców hatera. Ja chciałem porozmawiać o dwóch panach, którzy byli twoimi bardzo ważnymi współpracownikami przy okazji tego filmu. Czyli, po pierwsze, Mateusz Pacewicz, to już jest wasz drugi wspólny film. Poznaliście się przy Bożym Ciele. Co sprawiło, że tak dobrze zażarła, no właśnie, chemia między wami? To znaczy, właśnie. Hmm, wydaje mi się, że Mateusz ma taką. Poza tym, że jest oczywiście. Z, z, bardzo inteligentnym, młodym, elokwentnym człowiekiem, naczytanym, oczytanym, naoglądanym, jakby uczestniczy, jest bardzo delikatny, wrażliwy, czuły, rozumie wszystko, co się dzieje. To jest taki gorący umysł. To też myślę, że y, ma coś takiego, że nie ufa y, do końca, y, y, jakby, jakby ma, ma taki bardzo mi bliski brak zaufania y, do rzeczywistości. I dlatego myślę, że zażarliśmy, bo i Boże Ciało, i Hater opowiada z podobnym dystansem w ogóle do społeczności jako takiej. I to się przeniosło w tych filmach. W jednym mocniej, w drugim mniej. No bo są różni bohaterowie i różne optyki, ale jest podobnie zobaczony świat. Mateusz nie ufa maskom. Znaczy, wie, że to są maski, po prostu. Doskonale umie rozpoznawać kłamstwo i prawdę. Nie idzie nigdy po to, co jest oczywiste. Zawsze wie, że, że za każdym uśmiechem czaje się cała strategia. E, przynajmniej on tak rozumie. Ja również jakoś jestem tego nauczony. E, gdzieś tam. I, e, I to jest w tych filmach. To znaczy, tam jest dużo o hipokryzji. O tym, jak bohater się zmienia pod wpływem innych osób, jak, się, jak, 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 jak bohater kłamie ludziom. No, jakby cały film Ciało jest oparty na kłamstwie, podszywaniu się pod, pod kogoś, kim się nie jest. A film hater, jakby kłamstwo ma już w sobie, po prostu to jest jego DNA. I dosk Mateusz doskonale rozumie mechanizmy kłamstwa, a ja jestem nimi zafascynowany. Zawsze mnie to y gdzieś tam kręciło. Y kłamstwo jako takie, podczyte ambicją jeszcze dodatku i podczyte jakąś taką, mm, jakąś jakimś rodzajem też agresji w autoagresji, takiej, takiej frustracji, to są ciekawe, ciekawa mieszanka, która tworzy, się jokerów tego świata. W ogóle myślę, że my e, e, faceci jesteśmy w tych czasach, trochę tak szukamy swoich wzorców i nagle wzorcem przestał był, nie wiem, przestać, przestał być tak, nie wiem. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, a <grym> zaczął inc. być joker. właśnie w, w joker, no, jakby, jakby o dziwo zac zaczęli być, Łotr zaczął być wzorcem, to jest bardzo Ciekawe, że się odwróciła taka wajcha od superbohaterów na super łotrów. Bardziej są dla nas fascynujący i pociągający. Jest coś za tym. To jest wyrazem jakiegoś jakiejś takiego ducha czasów, w którym, w którym jesteśmy. I my się z Mateuszem bardzo temu przyglądamy, bo rezonuje to z nami mocno. I myślę, że następne projekty, jakie będziemy mieli, a, a mam nadzieję, że się wydarzą, jak zejdzie z nas ten cały stres, który nas sporo też kosztował to następne projekty również będą jakąś mutacją tego i jakąś kontynuacją tej naszej myśli. To jeszcze porozmawiajmy o ekranowym Superwatch, czyli Macieju Musiałowskim. On przed występem u ciebie wystąpił u Roberta Glińskiego w jego Dreszczowcu, ale generalnie nie był rozpoznawalną postacią tak. dla masowej publiczności. Co uwiodło cię w nim? No, Ma Maciek jest uwodzicielski na maksa. Jest, jest absolutną enigmą, muszę powiedzieć, na życie. Przyszedł. I to z Maciekiem jest tak. W ogóle, ja mam coś takiego, taki też radar trochę, tak nie wiem, tak mam to rozkręcone, że jak zaczynam szukać aktorów do różnych ról. To zaczynam słyszeć różne rzeczy od różnych ludzi, bardzo różne i czasem się zaczyna przewijać, przebijać jakieś yy, nazwisko. Tak kiedyś było na przykład z Kościukiewiczem, że Coraz więcej ludzi mi mówiło o takim wariacie, który jest tutaj. Tak wcześniej, przed tym było tak o Głowackim. W międzyczasie tak było potem o Sebastianie Fabiańskim, że ta, są takie, takie nazwiska, które się przebijają w bardzo różnym kontekście: od uwielbienia do jakiegoś totalnego odrzucenia. I wiem już wtedy jako reżyser, że coś idzie za tą osobą, jakiś rodzaj energii. I dokładnie tak było z Maćkiem Musiałowskim. Nie trzeba było być jakimś, jakimś jakim, nie wiadomo jakim obserwatorem, żeby zobaczyć, że. Że Maciek Musiałski wzbudza w środowisku skrajne emocje. Są ludzie, których skrajnie irytuje jego postawa i to, jak on się zachowuje, i to, że jest, ma w sobie jakąś taką diwę czy coś takiego. A są ludzie totalnie w nim zakochani, które, którzy rozumieją, z czego to się bierze i kochają ten jego rodzaj autokreacji, bo to jest rodzaj autokreacji. On ma to naturalnie. I oczywiście, tak jakby. Spotkałem się z nim, rzeczywiście od razu zobaczyłem tam siedem różnych Maćków Musiałowskich, więc to było dosyć pociągające. Niesłychanie inteligentny i czujny bardzo e, człowiek, który jest mocno zmiksowany jeśli chodzi o świat wewnętrzny i jest, jest go wiele wersji. I muszę powiedzieć, że naprawdę z wszystkich aktorów, z którymi w życiu pracowałem, naprawdę tego gościa nie znam do końca. Znaczy, spędziłem z nim dwa, prawie trzy lata, i nie wiem, kim on jest. Z nim pojęcia, nigdy nie widziałem jego rodziny, chociaż słyszałem o nich bardzo różne rzeczy. Nigdy nigdy jakoś. Też muszę powiedzieć, że zrobiłem postęp jako reżyser, bo w w sali samobójców z Kubą Gierszałem to strasznie chciałem wchodzić w życie, żyć tym, czym żyje człowiek, z którym pracuję, z Kubą, bo byłem bardzo blisko, jak prawie brat. I to nie było dobre, bo odbieram wtedy wolność tym ludziom. Jakby nie wiedziałem, jak to się robi. Teraz już jestem nauczony, że trzeba zostawić trochę świata, znaczy trochę, trzeba zostawić po prostu przestrzeń, jeżeli się znajdzie młodego człowieka, który chce, chce, chce coś zrobić. I z Maćkiem tak jest. To znaczy, on ma wiele różnych światów. Nie wiem, który jest prawdziwy. Wiem, że wyczuł tą KGMZ w sekundę i wszystko, co jest w scenariuszu, on wzmocnił. I to zażarło na, na naprawdę bardzo wielu poziomach. Moja montażystka powiedziała o nim, że człowiek, który ma twarz z plasteliny, bo on potrafi się tak zmieniać i oczu, kolor, oczu, kolor oczu się w filmie zaczął zmieniać. Znaczy, To jest ktoś taki, który może tym regulować. To jest trochę straszne, ale no, taki jest Tomek Giemza. Jesteś absolwentem szkoły muzycznej i wielokrotnie słyszałem już od innych absolwentów szkoły muzycznej, że to jest takie miejsce, w którym wykuwa się w ogniu żelazny charakter. Czy potwierdzasz to i czy masz wrażenie, że ta szkoła muzyczna też mogła ci coś dać jako przyszłemu reżyserowi? Tak, znaczy, ze szkołami muzycznymi jest podobnie jak ze szkołami sportowymi. To znaczy, yy, można się czarować, ale nie ma drogi na skróty. Trzeba po prostu, nie ma bryka, nie ma ściągawki z utworu. Trzeba po prostu siąść do pianina czy do, do wiolonczeli i zasuwać i grać po, po godzinę dziennie, po dwie godziny dziennie, i, i rośniesz się jako dziecko z takim przekonaniem, takiego jakby obciążenia, że wracasz i nie ma tak, że Rozwiążesz y, tam zadania domowe i jesteś wolny, i możesz iść na podwórko. Wtedy się wychodziło jeszcze na podwórko. Ym, a i, i, jesteś, i jesteś free. Nie. Po zadaniach domowych masz jeszcze godzinę grania, co dla dzieci y, w szkołach muzycznych nie jest, nie jest takie oczywiste. Cała rodzina moja była w tym, moje rodzeństwo, Ym, rodzina mojej żony, moja żona, spotkaliśmy się w jednej klasie. W szkole, w szkole muzycznej i graliśmy na fortepianie, więc jest to zdecydowanie rys ludzi, którzy kończą szkołę muzyczną, ale też szkoły sportowe, rodzaj takiego czegoś, że się część dzieciństwa, te godziny dziennie z dzieciństwa się poświęcało na, y, na granie i jeszcze jest się młodym człowiekiem, więc nie do końca się wie, że chce, by, nie, nie do końca się myśli o tym jeszcze jak się będzie zarabiać, żyć, więc tak jakby no, to granie jest przeważnie wymuszone przez rodziców. Masz grać i koniec, bo nie dostaniesz tego, tamtego, siamtego, a potem są kary i tak dalej. Więc się robi natychmiast system pewnej takiej, tak po prostu, tak u niektórych to przypomina tresurę, niestety. Um, ale jeżeli to jest mądrze poprowadzona, myślę, że moi rodzice mądrze to poprowadzili fajnie, to, to jest to po prostu takie wymaganie od siebie więcej. Więc kończysz szkołę muzyczną po 8 latach i nagle jakoś masz coś takiego, że chcesz więcej. Tak jak ma, jakby masz to wbite do głowy, że kurczę, fajnie by było coś doprowadzić perfekcyjnie do końca, nie odpuścić, zrobić tego trzy duble więcej, cztery duble więcej albo tyle ile będzie potrzeba. Posiedzieć nad scenariuszem, więcej wymagać od siebie więcej po prostu. Szkoła muzyczna tego uczy moje dzieci też poszły do szkół muzycznych. Obydwoje tylko z tego względu, nie dlatego, że, żeby grały jak Vanessa Mage, tam czy, czy, czy blechacz na konkursach szopenowskich, chociaż jakby chciały, to jakby nie miałbym nic przeciwko temu, bo by były szczęśliwe, ale chciałbym, żeby po prostu miały, miały w sobie taką, taką moc potem na życie, żeby chcieć wymagać od siebie więcej. Czasem to przyjmuje karukaturalne formy, bo człowiek zaczyna być jakby. Ja zaczynam mieć z tym problem i, i ja też. Wpędza mnie to w pracoholizm, jestem bardzo podatny na to i po prostu zatracam się w pracy. Już przeżyłem to przy sali samobójców, przy mieście 44 w jakimś masakrycznym sensie. To w ogóle wywróciło mi życie do góry nogami. Więc teraz wróciłem trochę na ziemię i dlatego zrobiłem aż dwa filmy w jeden rok, więc jakby widać, czego się nauczyłem. A skoro jesteśmy przy muzyce, to ja na przykład bardzo ciepło wspominam taki okres w kariery, karierze, kiedy... Współpracowałeś z zespołem Szybki Szmal. <laughs> tak. Bardzo fajny zespół. Yy, bardzo imprezowy też mam wrażenie. Tak. Pamiętam telez do Ładuj, tak. w którym razem tak. z całą ekipą bujałeś tak. się po mieście. Tak. Byliście zaczepiani tak. przez policjantów między tak. innymi na stacji metra. To było centrum chyba? Tak. Jak wspominasz w ogóle tamten okres i w <noise> współpracę z tamtymi zawodnikami? To... Przypuszczam, że to nie były jakieś... Yy, to nie był spacerek po parku, o tak. To nie był spacerek po parku. W ogóle hip-hop jest dużą częścią mojego dorastania. Jest związany jest z tym mocno dorastałem w latach 90. więc hip-hop był czymś takim, czym dla trochę starszych moich kolegów była, był, był rock, metal albo, albo grunge. Ja, my się załapaliśmy już na, na, na hip-hop z moim pokoleniem, chodziłem na pierwsze koncerty Molesty, Wienia widziałem na scenie, Włodiego i tak dalej, to byli dla mnie bogowie po prostu, Tedego na scenie, potem y Kaliber 44 przyjechał do Stodoły na swój pierwszy koncert, gdzie z całą trójką stałem i czekałem, patrzyłem na nich po prostu jak taki gnój e, wpatrzony w swoich idoli i po prostu jest to dla mnie dużą częścią mojego dorastania, bo dorastaliśmy w czasach, kiedy, kiedy, kiedy potrzebowaliśmy jakiegoś nowego modelu wychowania, a te nasze autorytety, które wychowane w PRL-u nie, nie, nie wiedziały, co nam powiedzieć na nowe czasy i hip-hop doskonale ciągnął nas w stronę wartości, mówił o tym, że Trzeba, być, trzeba mieć solidarność z ziomkami, że, że być bratem drugiemu jest ważne, i tak dalej. Uczył nas. Więc to były te lata 90., takie jest truskulowe. Dla nas, dzieciaków, nawet z tych tak zwanych dobrych domów, bardzo mocno, nawet bardziej bym powiedział, bardzo braliśmy to sobie do serca. Zresztą Wojtek Kapuściński, z którym siedziałem w ławce, to obydwaj to, to maglowaliśmy. I to wy nas zostało gdzieś tam. Więc. Więc y, czasy po 2000, ja zostałem o, ja stałem się ojcem w 2001 roku w styczniu urodziła się moja córka Maja. Natychmiast mnie to wyrwało z mojego dzieciństwa, zresztą nie byłem jakiś taki super y, też zawsze byłem najstarszym bratem, więc łatwiej mi to było przejść po prostu, opiekowałem się trójką rodzeństwa gdzieś tam, więc łatwiej mi się było Szybko prze, prze, przedzierzgnąć w ojca młodego. Aczkolwiek, oczywiście, mówienie, że byłem na to gotowy, to przesada. I, yy, I musiałem zerwać z tym wszystkim. Bardzo szybko amazałem po murach, pisałem jakieś poezje, chciałem być takim baskwiatem to była taka naiwność, moja głupota. I potem, yy, i potem szybko bardzo zdałem do szkoły filmowej. Zacząłem. Moja pierwsza etiuda była trochę o tym, właśnie, które, z którą się dostałem, o hip hopie, o mazaniu. Po, po murach, kręciłem ziomków, którzy mazali po pociągach i tak dalej, różne takie nielegalne rzeczy, sam to robiłem. I to się szybko skończyło i we mnie została taka potrzeba, może dlatego tak jestem jakoś skupiony na młodych ludziach, bo we mnie nigdy się ten proces bycia młodym nie skończył, nie dokończył, nie, nie mogłem tego zrobić w sposób naturalny i to się zamroziło, musiałem się wziąć za pracę i dlatego zawsze z moją taką, to wchodzenie w dorosłość, przez ostatnie parę filmów było taką moją obsesją i tak samo się stało z hip-hopem. Więc z, z procentem, raperem, Procente znaliśmy się z Cervantesa, on też był w klasie równoległej. No i procentem w pewnym momencie się zwrócił do mnie, czym nie chciałbym zrobić im Teledysk. Ja powiedziałem, że jasne, zrobiłem tam współreżyserowałem Teledysk PZ, Discretowi, Praktikowi i tak dalej. Z siostrami Sisters również robiliśmy Teledysk im, więc uh <laughs> Tak. I oni powiedzieli, a jaki byś miał pomysł? Ja mówię, wiecie co, kocham 99Problems, JRZ, wszystko jest jakby open budget, po prostu wzięli kamerę, chodzili z nim i tak dalej, kręcili wszystko na szesnastce. Chcę zrobić to samo, wezmę kamerę, zainwestuję w ten klip. I chodziłem z nimi przez parę miesięcy na różne imprezy, widziałem różne bijatyki, chłopaków zawinęli spod klubu, bo znaleźli u nich jakiś, jakiś temat. E, więc wszystko kręciłem, wszystko się znalazło w ładu i cieszę się, że to przeżyłem. W ogóle dokument mi w ogóle podejście dokumentalne dużo mi dało w życiu i to było w momencie, kiedy kręciłem też film "Spływ", który się nigdy nie ukazał, czego żałuję. To jest film, do którego mam absolutnie największy sentyment w moim życiu i e, no jest mocny, jest survivalowy, jest, właśnie się z tego powodu nie układał, bo jeden z uczestników nie zgodził się na upublicznienie wizerunku. I to było w takim moim okresie właśnie takim dokumentalnym. R chciałem wszystko robić na dokumentalnie i mega mi to dużo dało. To ty wybrałeś utwór "Biała salanka do Bożego ciała, czy ktoś z ekipy zaproponował słup? Y słup y został zaproponowany przez Bartka Abilenie. Bartek słucha wszystkiego, on wie razem ze swoją dziewczyną Sonią wiedzą wszystko, co się, o wszystkim co się dzieje i w pewnym momencie usłyszałem ten słup, y który tam on Cały czas słuchał różnych trapów nowych, i tak dalej, żeby się wczuć w to, co ziomki słuchają teraz w, w, w poprawczakach. I mówi mi, To jest genialny kawałek. I zaczął to jakby puszczać w samochodzie, jak jeździliśmy po różnych tam na dokumentację, i tak zaczęliśmy to nucić. I w pewnym momencie to się musi znaleźć w tym filmie. Co więcej, w poprawczakach często widzieliśmy utwory białasa na playlistach chłopaków. Ym, więc oni mówili, tak, tak, on jest, on jest, on jest, okej, okay, że to jest, on jest zweryfikowany przez system, może być, więc już tak zostało i potem się tego wykuliliśmy, stało się to naszym hymnem podczas zdjęć, więc no, jakby musiała być ta scena, Białas się zgodził, żebyśmy to umieścili w filmie, przyszedł na, na, na premierę yy, no, i, no i jest, i, i jest, jest to częścią, jest to o, o, o bardzo mocny, pełen Takiej agresji i krzywdy kawałek, o, o, tam, o, jakby, który jest wydarty prosto z serducha w takim nowym wydaniu, coś czego mi bardzo brakowało teraz w tych trapach i w tym, co się teraz dzieje w hip-hopie. Niesamowity kawałek Białas ma niesamowitą ekspresję, wspaniałą, taką jak Le miserable po prostu, po prostu nędznicy polscy. Wspomniałeś o tym, że twoja córka urodziła się w 2001 roku, czyli ma 18 lat, czyli w tym roku matura. Czy tata chodzi już podenerwowany faktem, że zbliża się maj? No tak, no Maja przeszła właśnie szkołę muzyczną na Miodowej. To jest dla tych, co nie wiedzą, Miodowa jest jedną z najtrudniejszych, najbardziej wymagających szkół. Jakąś moją, e, może i głupią, bym powiedział głupią ambicją było to, żeby Maję umieścić w takiej szkole, e, ponieważ tak zacząłem tego żałować, bo uwielbiam tych profesorów, którzy tam pracują, ale to jest Obciążenie takie było dla niej, widziałem, jak ona się męczy. To było jeszcze w systemie sześcioletnim, więc po tej szkole maja postanowiła y, y, i tak jak mówiłem, zrobiło się to z głową, co się zrobiło, i postanowiła nie spuścić stono, więc y, pójść na, w systemie potem y, licealnym IB. No i system IB powoduje, że po prostu uczysz się wszystkiego po angielsku, a potem podchodzisz do matury międzynarodowej. I to jest taki system, w którym już musisz teraz, są te miesiące, kiedy musisz wysłać po prostu aplikacje na różne uniwersytety. To jest ciekawe, bo przyglądałem się dokładnie temu i to było dla mnie inspiracją, te dzieciaki, to co się z nimi działo, do postaci Gabi w Hejterze. Bo widziałem ile znaczy, jaką histerią dla nich jest dostanie się na UCL albo na, US, na, na do Stanów, na Stanford, czy coś takiego, do Stanów może mniej, a bardziej do UK. I z tego trochę wyprowadziłem. Te rodziny krasudzkich to, 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 to jakoś się zbiegło, po prostu to mnie też inspirowało. Co, co widziałem, chodziłem na te wywiadówki, nagrywałem tych rodziców, żeby mieć inspirację. Potem puszczałem to. Pozwalali ci nagrywać się? Nie, myślę, że to jest dla celów pedagogicznych. Mówiłem, że dla mojej córki, bo ona nie może być, a on chce wszystkie informacje mieć, więc nagrywałem ich na dyktafony i tak dalej. Przepraszam, że to teraz, ale już się szkoła kończy, więc już nie będziecie mnie mieli na głowie. I, i rzeczywiście, no, Maja ma maturę teraz w maju, ma już 19 lat, ona jest styczniowa, jest już dorosłym, dorosłym człowiekiem, zawsze będzie moim dzieckiem, ale dla mnie to jest dziwne, że mógłbym być dziadkiem w zasadzie. Eee, a czujesz w ogóle, że córka może pójść w ślady taty, generalnie rodziców i dziadków, też jeszcze i zawody artystyczne? Brać Jakby chciała, ma w nas totalne wsparcie. Eee, Natomiast, wszystko co robi, powiedziałem Maj i chciałbym, żeby tak było, wszystko co robi musi zrobić sama. To znaczy, nie będzie żadnej taryfy ulgowej, po prostu nie ma, że tata załatwił. Ma robić sama, chce się, chce się gdzieś wbić, czy coś próbować, aplikuje i, i staje w kolejce razem z innymi. Ja wszystko musiałem robić sam. I całe szczęście, że rodzice mnie nigdzie nie, nie cisnęli, a mogliby. Nie, 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 to było takie naprawdę. Masz, masz się dostać do szkoły filmowej sam. Masz zrobić. Ja nigdy ich nie prosiłem o nic, zawsze to był taki yy, rozdział. Natomiast no jednak nie ma co ukrywać. No system IB kosztuje, więc jakby no wyskoczyłem z, tych, z tej kasy, ale tylko po to, żeby znała ten angielski dobrze i żeby, żeby chciała po prostu, żeby mogła osiągać ich więcej. Więc tworzę tę bańkę sam, tworzę ją. To na koniec porozmawiamy jeszcze o przyszłości zawodowej taty. Ustaliliśmy już, że e, chce zostać producentem. I tak sobie czytałem nad jakimi różnymi projektami. Pracowałeś w ostatnim czasie, cały czas pracujesz. Mamy tam między innymi horror Sara, który masz tak. kończyć w Niemczech. Horror Sara, znaczy na razie jestem jego producentem głównie. Yy, może się skończyć na tym, że nie ja go wyreżyseruję, ponieważ już za dużo się dzieje. Sara nie jest tam gdzieś na mojej liście wielkich priorytetów. Jest filmem, który... Szkoda. Myślę, że świetnie, szkoda myślę, że świetnie byś się sprawdził w horrorze. Bardzo, bardzo, czuję horror bardzo. Mam, mam drugi horror, który, nad którym pracuję już ja sam nazywa się Anniversary. Jest to, jest to horror, który się dzieje w jednej w obrębie jednej rodziny. Jest to rodzaj horroru społecznego, tak to nazwaliśmy. I mam naprawdę genialnego producenta, który ze Stanów, który się tym zajmuje. Nika Weszlera. Nick stworzył takie filmy jak Droga. I na podstawie Cormaca McCartiego i Rekwim dla snu, więc jakby no to jest człowiek, który jest legendą w Hollywood i a, to jest coś, co gdzieś tam wymyśliłem z Mateuszem e, Pacewiczem e, i szukam teraz e, scenarzysty amerykańskiego, który się za to weźmie, więc tak nad tym pracuję, no i mam jeszcze dwa bardzo ciekawe projekty po polsku, na razie nie mogę ich zdradzać, ale myślę, że się będzie działo. Z swego czasu pamiętam, że w ogóle nad jakimś filmem akcji chyba pracowałeś też z Watch Out Productions, coś mi dobrze się śni, tak? to był film trochę w stylu, coś pomiędzy może Chłopcy z Ferajny w zamyśle, a Prorokiem. To miał być film, zresztą mam go cały czas w głowie i uważam, że temat jest świetny. Film o mis Polski, lata 90., i to, co się wtedy działo, myślę, że mi, nie było Tindera, więc Miss było, jakby organizacja MIS trochę była takim zastępczym środkiem, po prostu to było idealne miejsce, gdzie gangsterzy czy tam chłopaki z miasta mogli przyjechać i sobie wybrać żonę i która się dała wybrać czasem, czasem, nie, nie zawsze oczywiście, bo dziewczyny mają różne charaktery, ale która się dała wybrać, która się dała wpuścić w ten system, który był daleki od dzisiejszych standardów, umówmy się, mi tu to mała, mała, mały pikuś przy tym, co się wtedy działo, yy, to był system zdecydowanie patriarchalny i opresywny i yy, yy, yy straszny też. I to miał być taki dramat kryminalny, który się nazywał Consuela, nazywa się dalej: Polska Misbala. Polska mi zbala w jakimś sensie tak. Natomiast polski kolor był genialny, ponieważ opowiadał jednocześnie o zmieniających się czasach, o tym wlaniu się kapitalizmu i tym zachwycie nad konsumpcjonizmem i takich nowych czasach była taka niewinność jeszcze w ludziach i, i było bardzo dużo ludzi, którzy przekraczali wszelkie granice. Dzisiaj już nie ma tak, albo nie można tak robić w sposób tak jawny, jak wtedy. Ale ilość historii, na które trafiliśmy, te, te czasy naprawdę zaraz się doczekają, myślę, że serii filmów o latach 90., właśnie nie było mafii jako mafii, ale myślę, że było dużo ludzi, którzy byli daleko poza prawem. Ja w takim razie mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócisz do Konsueli, bo brzmi to fascynująco. No i w ogóle przyszłość maluje się w świetlanych barwach. E, w takim razie czekamy na kolejne filmy Jana Komasy. Ten najnowszy, Sala Samobójców Hater, już od piątku w Kinach. Bardzo dziękuję, że dotarłeś do nas. Dzięki za zaproszenie i zapraszam wszystkich na mój film, ale też filmy na moich kolegów, którym mam nadzieję będzie ich dużo. Kolegów i koleżanek, których mam nadzieję będzie dużo w tym roku. Tak jest. Papa. Pa.